Hasujmy. Szanowni Państwo, już teraz rozpoczynamy nasze taneczne widowisko. Mam zaszczyt i przyjemność przywitać parę z numerem pierwszym. Ona od wielu lat zakochana jest w tańcu tak bardzo, że aż chyba z wzajemnością. Niestety ten hollywoodzki romans jakiś czas temu zakłócił on. Niepokorny, zwariowany, chciałoby się rzec nieśmiesznie śmieszny satyryk. Czy udało się jej zarazić go miłością do tańca? O tym, szanowni Państwo, przekonacie się już za chwilę. Poznajmy parę z numerem pierwszym. Kochani, jak emocje przed występem? No, na razie lekki stresik jest, ale na pewno wyjdzie wszystko pozytywnie. Michale? Ja się w ogóle nie stresuję. A kogo z opinii jury najbardziej się obawiacie? Najbardziej obawiam się swojego trenera, pana Wojciecha Rozwałki. A ty, Michale? Ja nie wiem, kto w jury siedzi, także się nikogo nie obawiam. No. Dominika, boisz się o Michała, że zapomni jakiś element o swojej choreografii, czy jesteś pewna, że podoła? Jestem pewna, że podoła. A ty, Michale, jesteś świadom takiej rangi tego występu, czy też się obawiasz, że coś może nie wyjść? Jeśli Dominika się nie obawia, to ja się nie obawiam. W takim razie zapraszam na wasz występ. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Na udział w programie zgodziłem się, gdyż lubię próbować i uczyć się nowych rzeczy, rzeczy, które mnie rozwijają. A przy okazji mogę pomóc innym ludziom poprzez zabawę, jaką jest taniec. Chciałabym sprawdzić się w roli trenera, a przede wszystkim pomóc dzieciakom ze świetlicy Dziupla. Taniec wymaga wrażliwości, a także pobudzenia klepek jakichś w moim mózgu, które do tej pory leżały odłogiem. No i przecież po tym koncercie będę potrafił jedną rzecz więcej. Potrafił tańczyć walca Wieneckiego, a to jest co? Do tej pory byłam tylko tancerką, a teraz jestem trenerem, choreografem. No do tej pory wydurniałem się na scenie, powiedzmy, ale nigdy nie tańczyłem na poważnie. Dominika jest wspaniałą trenerką oczywiście. Cierpliwą i wymagającą. I z tego się bardzo cieszę, bo takiemu tempemu człowiekowi w tańcu jak ja, to jest jak najbardziej odpowiednie. Michał jest uczniem ambitnym, pracowitym. Sam do siebie nie miałbym już cierpliwości, bo czasami widzę, że po jej oczach, że chciałaby mi pomóc jakoś. Jest kreatywny, punktualny i ma cudowne poczucie humoru. To jest wspaniała osoba, która wiele wniosła do mojego życia. Dziękuję jej bardzo za ten czas, który mi poświęciła, bo to był cudowny czas, naprawdę. Na dzisiejszą galę przygotowaliśmy dla Państwa choreografię do piosenki Hallelujah ze słynnego filmu Shrek. Myślę, że na kolejne części Shreka zabiorę Dominikę do kina. A te Halleluja to pewnie będzie mnie witało w niebie kiedyś tam. Uważam, że to jedna z najpiękniejszych piosenek filmowych. Z poczuciem humoru myślę, że się dobraliśmy. Dominika śmieje się z moich żartów. Ja się śmieję z niej. W ogóle na pierwszej próbie kazała mi trzymać ramę. Ja myślałem, że ona da mi jakiś obraz o takie coś takiego. Myślę, po co obraz do tańca? A to się później okazało, że to w ogóle... Rama. Będzie to mi się śniło. Jeszcze długo pogadam. Moja przecudowna trenerka Dominika Halimon. I mój przezabawny uczeń Michał Skrzypczak. Już za chwilę zatańczymy walca Wiedeńskiego do piosenki Halleluja z filmu Shrek. Trzymajcie Państwo za nas kciuki. Miłej zabawy. Zapraszamy! I got this feeling, somebody dance with me.
Walca Wiedeńskiego zatańczy dla Państwa para z numerem 1 Dominika Halimoniuk oraz Michał Skrzypczak. Za dnia pięknością, w nocy zaś szkaradą. Póty czar będzie trwał, póty miłości prawdziwej poznasz słodki smak. I prawdziwy swój przybierzesz kształt. Panie i panowie, pragnę zadedykować tę skromną piosenkę królewnie Fionie i księciu Szrekowi. Fiono, miłości moja, czy zechcesz zaszczycić mnie tańcem? There was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor four and the major lift. The baffled king composing hallelujah. Szanowni Państwo, gorące brawa! Cóż za przepiękny występ naszej pary z numerem 1. Zapraszam Was tutaj do mnie, stańcie sobie. No cóż, kochani, nie jest łatwo występować jako pierwsi. Ale cóż, dokonało się. Właśnie rozpoczęliśmy nasze taneczne zmagania w walce o kryształową kulę. Dominiko, czy Michał wykonał 100% swojego, no bądź co bądź, niełatwego zadania? Myślę, że tak. Michale, a jak ty oceniasz wasz występ w skali od 1 do 10? 9,5. Oj, surowa ocena. 10. No, oby równie pozytywnie i wysoko ocenili wasz występ jurorzy. Karolino, biorąc pod uwagę, że jesteś, no kobiety mają pierwszeństwo, a ty po raz pierwszy zasiadasz w jury, w naszej loży jury, bardzo cię proszę, powiedz, czy nasza para z numerem 1 podołała zadaniu? Witam Państwa bardzo serdecznie. Michał, muszę, wiemy wszyscy, że jesteś wspaniałym satyrykiem. Muszę cię o to poprosić. Na początku opowiedz nam świetny dowcip. No i właśnie dlatego, że jestem świetnym satyrykiem, nie potrafię opowiadać żartów. Naprawdę. Ale, nie przyszedłem bez niczego. Największym żartem dzisiejszego dnia jest to, że tutaj zatańczyłem. Dziękuję bardzo. Wracając do tańca, muszę Wam, kochani, bardzo pogratulować. Przygotowaliście przepiękne widowisko, opowiedzieliście wzruszającą historię. Wasz ruch, wasza plastyka ciała, emocje, uczucia, ekspresja utworzyły piękną historię. Ja ją widziałam, uwierzyłam w nią. Było to piękne, sceniczne, stworzyliście wzruszającą atmosferę i gratuluję Wam. Brawo! No kochani, a co o waszym występie powie przewodniczący jury Wojciech Rozwałka? Posłuchajmy. Kochani,
Wiem, jak ciężko zacząć być pierwszą parą i powiem, że tak patrząc na wasze nagranie, na początku tak spojrzałem, pomyślałem, jesteście w ogóle jak dwa różne żywioły. Michał, ty w ogóle ogień, Dominika to woda, spokój, ale tak szczerze, jak patrzyłem na waszą choreografię, super choreografia, bardzo ładnie w ogóle stroje, bardzo fajny, fajny klimat. Brzuszek też, jak najbardziej. I jeżeli chodzi o całość, zastanawiałem się, jak to będzie właśnie, patrzę na listę, aha, Dominika pierwsza z Michałem, no to zobaczymy. Byłem ciekawy i powiem szczerze, bardzo wysoko podnieśliście poprzeczkę, bardzo mi się podobało i mam nadzieję, że wszystkie pary dzisiaj będą tak występowały jak wy. Gratulacje. Kochani, dziękujemy wam pięknie za ten fantastyczny występ. A teraz zapraszam już was do Pokoju Gwiazd, gdzie czeka na was Marysia i Czarek. Pozwólcie, zapraszam. Gorące brawa, szanowni państwo, jeszcze. Dominiko i Michale, jak się czujecie po swoim występie? Bardzo dobrze. Podobało mi się, jak Michał zatańczył, jak wykonał wszystkie figury. Michale? Świetnie się czuję, bo wiem, że nie najlepiej zatańczyłem, ale opinie jury naprawdę podbudowały nas i doceniły nasze starania i tyle tygodni ciężkich treningu. Teraz widzę, że już bajka mija, że czar pryska, bo zielona skóra Szreka już ze mnie spływa. To już koniec. Dziękuję ci, Dominik. To znaczy, że jesteście bardzo zadowoleni ze swojego występu? Tak, jak najbardziej. Tak, tak. I've got this feeling, somebody dance with me, somebody dance with me.